Dobra. 3, 2, 1. Zaczynamy. Z lekkim rozpóźnieniem. Opóźnieniem, ale też warto było czekać, ponieważ z nami specjalni goście, którzy musieli jeszcze zjeść posiłek, co by naraz się mądrze gadać. Nie mądrze, tylko co by zrobić dobry posiłek w odpowiedniej w porze zaplanowany w treningi. Słuchajcie, tak, dzisiaj z nami specjalnie udało nam się ściągnąć nie byle kogo, bo samą Marię Cześnik. Marysia jest tutaj z nami, a Marysia, słuchajcie, jest... Tytułów jest tyle, że aż nie wiem od czego zacząć, ale zaczniemy, że jesteś mistrzynią świata, zawodu Pucharu Świata w Chinach. Z jakiego miasta, powiedzcie? Bo ja zawsze mówię, że to nie był Pekin. Nyong, nong, nong. Jak to się nazywało? Jiungyong. Może tak. Jiungyong. Ale tak naprawdę, słuchajcie, mimo że wydaje się, że ten wygrała ta mistrzostwo świata na dystansie zawody Pucharu Świata na dystansie olimpijskim. W niczym innym jak w samym triatlonie, także sprawa niebywała, żadna Polka chyba nie wygrała nigdy mistrzostw świata. I żaden Polak. Także jest jedyna, no i jest lepsza od facetów, bo żaden facet nigdy nie wygrał. A ona wygrała, udało jej się to zrobić. Do tego jest wielokrotną mistrzynią Europy, wice, mistrzynią Polski, ja już nie pamiętam ile, bo ilekroć czytam, to ta lista jest po prostu medali bardzo, bardzo długa. I dzisiaj są z nami i jest z nią jej trener. Trener i partner życiowy. Organizator całej jej ekipy, Marcin Słoma, słuchajcie, były kolarz ekipy Mroza, który też mówię, w Mrozie mieliście chyba bodajże wicemistrzostwo wtedy Polski drużynowe albo mistrzostwo Polski. Razem zresztą z Robertem Dudą jeździłeś w teamie, także słuchajcie, facet, który na rowerze zjadł zęby i naprawdę to jest facet, jeżeli ja jestem na przykład facetem, który czasami sobie jeździ na rowerze szosowym, bo tak trzeba byłoby to nazwać, i chcę z kimś pogadać o rowerach, to z Marcinem naprawdę da się porozmawiać o rowerach i zna się na sprzęcie. Tak jak nikt z branży. No i chcemy Was powitać. Cześć Kasia, cześć Edis, cześć Aniek, cześć Alicja, cześć Mateusz Dymek, pozdrawiam mistrzynię. Dziękuję bardzo. Cześć. Pozdrawiam. Cześć mamusiu! Wiem, że z nami jesteś. Muszę nam mówić. Także słuchajcie, fajna sprawa, bo tak, część z tych treningów to tak, mamy w ogóle wiosnę, więc w ogóle fajnie, bo jest wiosna, fajnie, bo, no bo z czego się w ogóle triathlon składa na dystansie olimpijskim. Martin, powiedz, żeby wszyscy wiedzieli, bo nie wszyscy do końca odróżniają, bo tak, wszyscy wiedzą, że Ironmana to już jak kiedyś opowiadałem, że to jest 3,8 w pływaniu, 180 rower i później jeszcze trzeba przebiec maraton, tak? A na czym polega olimpijka? Weź chwilę, przybliż to. Triathlon olimpijski różni się przede wszystkim od triathlonu Ironmana tym, że zupełnie inaczej jest rozgrywany rower. Podczas zawodów Ironmana rower jest jazdą indywidualną na czas, a podczas zawodów olimpijskich jest to jazda w grupie, tak jak normalnie kolarze się ścigają. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy tymi zawodami. No i dystanse jeszcze. No i dystanse. Dystanse w triathlonach są różne. Olimpijski to jest 1500, 40, 10 biegów. To jest około 2 godzin ścigania na pełen gwizdek. Na ekstremalnych takich wysiłkach. I czym się różni? Bo ten najazd do rowerze różni się bardzo, słuchajcie, bo w tym momencie zawodnicy mogą jeden za drugim jechać, w tak zwanym wężyku, siadają sobie na ogon. Jest cała taktyka też tym, że normalnie się ścigają jak w normalnym wyścigu kolarskim. Co znacznie się różni między tymi dystansami przy połówce i przy Ironmanie, bo tam jednak jest czasówka i nie można nikomu nawet na koło usiąść. Natomiast tutaj cały czas jest walka, od początku do końca cały czas jest, kurczę, walka. No i w związku z tym pływanie jest o wiele ważniejsze niż w zawodach takich Ironman, no bo wystarczy, że 5 sekund się straci do kogoś w pływaniu, już się można do odpowiedniej grupy nie załapać, no i grupa odjedzie i bieg już jest tylko formalnością, znaczy trzeba ukończyć, bo najlepsi odjadą. I teraz wyobraźcie sobie, jak ważne są drobne wszystkie elementy, czyli muszę mieć najlepsze pływanie, bo muszę jak najszybciej wyjść z wody, później muszę wsiąść na rower. Jeżeli wsiadam na rower, to nie mogę tego robić długo, muszę to zrobić jak najszybciej, więc cały sprzęt jest tak zoptymalizowany, łącznie z butami, później Wam pokażemy, że trzeba szybko wsiąść, wszystko szybko zapiąć, tak naprawdę się nie przebieramy, tylko zakładamy kask. Nie, no jedziemy w tym samym, co w tym samym, co płynęliśmy, zmieniamy tylko obuwie i ciach, prujemy po prostu. Wszystko po to, żeby wygrać oczywiście. Jej. Ty coś z tego, ty to w ogóle... Nie, ja nie ogarniam, więc nie wiem, czy oni to ogarniają. Nie, no ogarniają. Słuchajcie,
Ważne jest też to, że dlaczego zaprosiliśmy tutaj w ogóle Marysię z Marcinem, dlatego, bo ja miałem przyjemność wielką współpracować kiedyś z nimi przez bodajże chyba z półtora roku. I no akurat w tym czasie, kiedy układaliśmy Marysi diety, choć nie było łatwo, zaraz o tym opowiadamy, no to Marysia akurat wygrała wtedy ten Puchar Świata w tych Chinach, więc... No i Darek mówi, że to dzięki niemu. Nie, Darek tylko... Nie, Darek zawsze mówi, że jest mu miło, bo jakąś tam malutką cegiełkę dołożył i może nie przekonałem Marysi do tego, żeby jeść inaczej przed startem. Ale zmieniłeś nawyki żywieniowe. Ale zmieniłem jej trochę nawyki żywieniowe, co by nie mówić, tak? Nie jest to łatwe, dlatego, bo Marysia jest zawodniczką długo startującą. Długo doświadczono. Z nawykami. No, powiedz, kiedy ty zaczęłaś w ogóle trening? Co cię w ogóle skierowało do treningu, zanim rozwiniłem ten wątek cały żywieniowy? Dlaczego zaczęłaś w ogóle trenować triatlon? Triatlon zaczęłam trenować, bo trenowałam bardzo długo pięciobój nowoczesny i nie szło mi tam bardzo strzelanie. Mhm. I ktoś mi tam podpowiedział, że te konkurencje wydolnościowe są całkiem dobre i że spróbowała triatlon. Wystartowałam w pierwszych zawodach Mistrzostwa Polski, zdobyłam medal, od razu trafiłam do kadry, także... Poszła jak po masie, a w pięcioboju niekoniecznie, tam, tak jakoś. No, wszystko było super, poza strzelaniem. W pięcioboju się wtrącę, uważam, że to materiał na medal olimpijski był, niestety. Na strzelaniu można robić, no. Ja to po prostu no. Psychologię popracować, bo ona super strzelała na treningu, a na zawodach w głowie głowa nie pozwalała. Czyli generalnie materiał był, żeby no, tutaj ładnie potem... Bieg, tylko... pływanie, super jazda aha. Konna, bardzo dobra szermierka. I było normalnie angar? No, wystaniemy kiedyś normalnie. Nie, no fajnie. Rozumiem, że nie mówisz dlatego, że ją kochasz. Mówi dlatego, że ją kocha i mówi, że tak dlatego, że tak było. No. A co to te dwie rzeczy muszą być, tak? Chodzi o to, że... Tak, jakbyś po babsku zapytał. Nie, Marcin jest osobą prawdomówną, więc szczeli, wszyscy ci, którzy go znają, wiedzą, że zawsze mówi prawdę. I nie buja w obłokach. Za to go lubimy. Tak jest. No, dzięki. Generalnie to jest opinia trenerów, nie moja. Ale jak ty tak mówisz, to coś tu nie jest i to coś jest na pewno więcej niż trochę. No i później, dobra, był triatlon i na tym triatlonie, co, była olimpijka od razu, czy...? Tak, tak, od razu pod kątem olimpijskim. Wtedy jeszcze chyba taki ten połówki i pełny nie był w Polsce i... popularny. To ostatnio zaczęło się rozwijać, a wtedy tylko był cel Igrzyska Olimpijskie. Tylko. Tylko, nie tylko, tylko aż. Znacie się już ile? Poznaliście się ile? 12 lat temu? Ile? Proszę, już trochę więcej. Tak, tak. Tyle, 2005 rok zaczęliśmy współpracować razem z sobą. No jak się spotkaliśmy... Ty, Marcin, jesteś trenerem, organizujesz w ogóle sponsorów, organizujesz wszystko. Warto powiedzieć, że Marcin jest naprawdę wybitnym organizatorem. Jest tak, słuchajcie, kompetentny i upierdliwy, że naprawdę o każdy skrawek naprawdę wywalczy, zadba i wszystko dla swojej zawodniczki, swojej miłości, dla Marysi. Znaczy, jak wam to idzie na co dzień? No generalnie to... Kłóci się trochę? Bo my co na okrągło. Jest jeszcze tak, że no mieliśmy, tak, była też grupa, tak, gdzie to nie było tylko Maria, ale była grupa zawodników, jest nadal jeszcze... No bo wtedy całą grupę żeśmy też... Kilku zawodników, cały team który no taki mamy team, tak? Który... Tak, no bo ja wtedy też cały, no, dla całego teamu wtedy co było, tak? To była cała w sumie kadra taka zawodników. Kto tam był w tej kadrze, przypomnij jeszcze? No to była taka zróżnicowana kadra, bo to byli ludzie, którzy ścigali się i w olimpijce i... Trochę się tych diet napisałem wtedy. Nie wierzyli mi w ogóle, bo jak wszedłem i zaczęli opowiadać o tym, jak mają się zdrowo odżywiać i zobaczyli wielkie mięśnie byłego faceta od kulturystyki, a tu przyszedł im doraza w triatlonie. No naprawdę, co ja się musiałem napocić i napłuc te w puste głowy, żeby po prostu zaczęli trochę zdrowiej jeść i mówić im, że to ma w triatlonie chociażby 20% ze względu, znaczy 20% tego, że poprawi im wynik, no, że z tego względu, że będą się lepiej regenerować, że będą lepsze mieli przewodnictwo, że nie będą mieli lepszą gospodarkę elektrolitową będą mieli, że nie będą zakwaszali organizmu. To naprawdę bardzo długo trwało, nie? No ale uwierzyliśmy w końcu. No. Zresztą największą trudnością to były podróże, tak? Podróże i że ciężko było tą dietę utrzymywać na zgrupowaniach, gdzie często mamy gotowane po prostu w hotelach posiłki. No, czy gdzieś tam, jak byliśmy w RPA, no to w ogóle tych takich potraw nie można było znaleźć w sklepach. Zapamiętam, co ja napisałem o diety, a wy dzwonicie z RPA i mówicie, że jest to, że jest to, że jest to, że a z tym może być trudno, a te kiwi, co jecie po treningu, to czasami coś tak macie wrażenie rozczyści po tym kiwi, pamiętam, że tam było różnie wtedy. Słuchaj, jedna rzecz mi się nie udała, ale musisz też przyznać, że tak, bo był problem z tym, co jesz na start. I ty według starej szkoły miała bułeczka z dziennikiem, Coca-Cola, która niby ma co powodować, że nie będzie zatruć na treningu, no ma trochę takie działanie.
I powiem wam szczerze, że raz powiedziałem, żeby na próbę zrobiła zupełnie inaczej. Więc był zupełnie inaczej posiłek przygotowany. I okazuje się, że ona psychicznie się na tyle się czuła, że wróciliśmy do bułeczki. Do bułeczki z dżemem i do Coca-Coli. Ale do kawki, tak. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy lepiej, bo trochę dużo błonnika, ale to pływanie to jeszcze okej. Ale się okazało, że no te zasady trochę łyknęły, ale łyknęliście wszyscy mniej więcej, tak, ale jak rozmawiałem teraz i z tą drugą stroną też, bo akurat rak nie był u was był Mateusz Kazimierczak, tak, i inni, to trochę żeście tego przyswoili, więc to na pewno jakiś tam może efekt. No na pewno, tak. Sądzę, żeby nie był, tak, mniej bułeczka z dżemem, ale wiesz. Została. Ja uważam, że najważniejsza rzecz to jest komfort psychiczny zawodnika. Jeżeli zawodnik startuje ileś lat i się tak w tym dobrze, świetnie po tym czuje, to trzeba mu to dać. Natomiast fajnie, że zmieniłaś te zasady po prostu w koło. Bo ale widzisz, to samo się toczy tak naprawdę w ogóle komfortu życia innych ludzi, bo oprócz tego, że zmieniamy pewne nawyki żywieniowe, to gdzieś musimy mieć komfort jedzenia, komfort funkcjonowania. Na przykład, no, ciężko, żebym sobie zabroniła totalnie francuskich rogalików. No tak? Jak czy nie tak, ciężko? No. Czy jak uważasz? No wiesz, to jest tak okresowo. Jak Joanna ma wyjść do telewizji, to mówi, że nie. A jak mi dzwonią do niej przez tydzień z TVN na Dzień Dobry TVN, to wiesz, to kawę i rogalika. A ja jak muszę dietę trzymać, na przykład nie to nie wiem, na przykład dwa lata słodycze. Ostatnio nie jadłem w ogóle, krzykowałem się, żeby zrobić program, wiesz, tam z tymi ćwiczeniami naszymi, tam fitness light, różne hity, satelity, te sprawy. Także musiałam się nieźle mordować, bo to trzeba, wiesz, już graty mamy stare, to trzeba się nieźle namęczyć, żeby nie jadł w ogóle słodycze. Tak, strasznie pierdliwe. Ale w każdym razie, no właśnie. No. Tak, no. Natomiast ja chciałabym, Marysia, weź w ogóle opowiedz, jak wygląda w ogóle trening. Jak na przykład wyjechaliście sobie, jak wygląda trening mistrzyni. Jesteście w tej Afryce, wstajesz o. A no to akurat w Afryce wstaję 6 rano i jedziemy na rower, bo później na rower się nie da, bo później jest już od godziny 11 do 18 właściwie. Tam w tej Afryce zawsze znajdowałeś coś, gdzie pewnie coś jest wysoko nad poziomem morza. Znaczy, no, ile metrów? 1400 metrów. 1400 metrów. Wysokość. Powiedz dlaczego. Fajna wysokość do dzienniku, bo jeszcze ta wysokość nie zabija, tak powiem. To znaczy, że nie przeszkadza w treningu i można wykonywać jakieś tam treningi o dużych obciążeniach. No, dawaj głośno. Jeżeli chodzi o wysokość tą, też daje efekty takie jak treningu na hipoksji, treningu na wysokości. Czyli poprawia tą krew. W czerwone ciałka krwi i hemoglobina po prostu rośnie do góry, później przelatujemy na nisko i jest rakieta. I to jest naturalny doping, który jest zdrowy, nic się z tym nie dzieje. Tak, ale ważne moim zdaniem, że są te naczynia włosowate, tak? Jest ich trochę, jest więcej, pojawia się ich więcej i to jest moim zdaniem taki ważniejszy efekt tego treningu w mojej ocenie. No bo to jeszcze jak są naczynia włosowate, to warto powiedzieć, że wtedy automatycznie większa absorpcja tlenu jest przez płuca. Tak, lepsza gospodarka tlenu, wszystko ma wpływ, bo nieraz na wysokości może... No dobra, śniadanie i co, pierwszy rower był, czy co rano? Tak, na ile kilometrów? Tak, taki dobry trening to ile? To do 140. 140 kilometrów. Teraz uważajcie, to mówiliście sobie, to Marcin nie jest tylko tutaj organizatorem, całym menadżerem, tylko Marcin wsiada na rower i jedzie całą ekipą. I mało tego, często ciągnie tą ekipę, bo ma taką dobrą formę i cały czas tak dobrą kondycję fizyczną, także dlatego też brawo ty. No. Tak, najpierw muszę pochwalić, że w zeszłym już dwa tygodnie... I nie jednych zawodników młodych dojeżdżał, prawie tak, wszystko. Tak, jest zwycięzcą Ronda Babki, znasz trening na Rondzie Babka. O, byłem także dwa razy, to ja chciałem powiedzieć, że jechałem w tej drugiej, jest w tej części jeszcze. Tam zostawałem, a na jednym zakręcie bym, jak wypadłem, to bym przepadł po prostu. Te ucieczki pod górę, tam znają ten teren, a tam wiesz, jedziesz i na tym kółku tam i z cholerne dziury są. I tam po prostu można wyskoczyć w kąpą i obrać wszystkich. Stary, daj żółwia. No, nie zasadzajcie mnie. Słuchajcie, na śpiącą babkę, a babka to jest tak, wyjeżdża sobie 100 chłopa do 150, jedzie od Rondy Babka, przyjeżdża do Nowy Dwór i robi tam taką pętlę, Nowy Dwór, Bawaria, Paryż, Garwaria, mniej więcej. Wszyscy byli albo obecni kolarze, wyświrowani totalnie, wykatowani, słuchajcie. Kolarze z tym swoim 100 kg, to mogę sobie tam wiesz, dmuchać. Ale z góry zaczynałem TV z góry, słuchaj, nadganiałem, 55-60 po prostu dochodziłem. Jak mi ktoś odchodzi, miałem takiego, który już siedziałem na nim i idealnie w moim, wiesz, tętnie, w moim tlenie, to trzymałem się go, jak nawet mi uciekał, wiesz, pod górę, to z góry go dochodziłem, to prawda.
Słuchajcie, i tam ci ludzie wyjeżdżają, wyobraźcie sobie, że nie ma wozów transmisyjnych, nie ma sędziów, którzy jadą i mówią, panowie, przejeżdżać, voilà, bo jadą kolarze. Nie, jest sruk, wysprzedzają się samochody, jedno wielkie amba. Tam jest walka o życie. O życie, a wygrać życie i jeszcze wygrać zawody, to jest naprawdę prawdziwe mistrzostwo świata. Także wiesz, tak jak Marcin mówi, a wiesz, tak pojechałem sobie, taka skromność, pojechałem sobie, no wygrałem, posłuchajcie go. No. To znaczy, że jest w nim dużo pokory, słuchajcie, i tacy są prawdziwi zawodnicy. Marysia też, jak widzicie, nie krzyczy tak jak ja. Dobra. Jeszcze raz przypomnij, bo dochodzą do nas pierwszy trening. Jest, słuchajcie, jeszcze raz przypominam, z nami dzisiaj jest mistrzyni świata, zawodów Pucharów Świata z Chin w triatlonie na dystansie olimpijskich, Maria Cześnik, jej trener, partner, menadżer Marcin Słoma. Tak. A pytanie jeszcze jest, że w tle widzą rower. I tutaj pytanie no, od Karola. No, rower wam pokażemy. Czy pokażemy rower? No, pokażemy, bo rower jest super. Powiem wam, że ja mam też niby fajny rower, ale ten jest bardzo nowoczesny i tak miałbym na niego chrapkę, tylko nie wiem, czy ta chrapka się będzie jakoś równoważyć z moją kieszenią. Wydaje mi się, że nie. Dobra, zaczęliśmy, mamy treningi, Marysi, bo to jest ciekawe, które na przykład w RPA, podajemy takie przykładowe treningi. Mhm. 1500 metrów, trochę mniej tlenu. Pierwsze objeżdżenie rano, 6 rano, bo jeszcze nie świeci mocno słońce, 140 km. Do 140. 140. Przychodzicie, komarek, spanko? Najpierw śniadanko i później spanko. Komarko, jest komarek. Później, następny trening? Później rower, basen. No i na basenie, jak taki dobry basen, to ile? No około 5 km. 5 km basen, crawl. Nie myślcie sobie, że klasykiem. Później co, jedzonko, spanko? Znowu spanko i jak już pogoda pozwoli, to wychodzimy biegać. I jak pogoda pozwoli, to wychodzimy biegać. I później bieganie ile? To już w zależności. No jak dobre samopoczucie, dobry gwizd, chcemy trochę pociągnąć. Od 12 do 25 km. Tak? Od 12 do 25 km. No i teraz tak wygląda dzień na obozie. Tak, na obozie kadry, taki, gdzie się wyjeżdża i gdzie się trenuje. Tak się trenuje, słuchajcie. Oprócz tego przestrzeganie diety, tak? To wszystko, więc wyobraźcie sobie, jak potężne, olbrzymie obciążenie dla organizmu od strony fizycznej i psychicznej. Rzadko sobie ktoś to może wyobrazić. Ale dzięki temu, jeżeli się tyle trenuje i ten, to się tak wygląda jak Marysia, zobaczcie, szczuplutka, napnij biceps, ręce, zobaczcie, jak w fitnessie, jakby się rozebrała wam teraz tutaj, zero tłuszczu, skórka papierek, śliczna, piękna kobieta, nie będę mówił o wieku, wiadomo, że 20, ale to powoduje triatlon, że dziewczyny tak się konserwują i tak wyglądają. Tak, to prawda. Teraz byłam na zawodach w Chinach i tuż te bardziej komercyjne takie pół Ironmana. Mhm. I no tam rzeczywiście startuje 90% amatorów i później na zakończeniu naprawdę trudno powiedzieć, kto w jakiej grupie, która pani, czy były panie, które startowały 60+ i naprawdę wyglądały jak 40-latki. Czyli słuchajcie, sport wydawałoby się, że takie dystanse powinny być zabójcze dla zdrowia, okazuje się, że nie. Nie jest zabójcze dlatego, że organizm produkuje takie białka, które tak mocno potrafią regulować całą gospodarką hormonalną i nie tylko, że ustawiają organizm w optymalnej pracy i powodują to, że taki zawodnik ma kilkunastokrotnie często lepszą regenerację od zwykłego człowieka, który nigdy nic nie robi, siedzi przed telewizorem, przełącza kanały, jest obciążony jedzeniem przetworzonym, bo przy okazji po jakieś chipsy sięga i przy okazji naprawdę serce ledwo mu bije, bo to wszystko nigdy nie pracowało, nigdy nie zostało uruchomione, a my na przestrzeni tak naprawdę no, dziesiątków, tysięcy lat jesteśmy przyzwyczajeni do ruchu. No, dopiero od 100 tysięcy lat siedzimy tak naprawdę trochę bardziej, ale w pole też robiliśmy, bo nie było maszyn, a wcześniej człowiek polował, więc jego organizm jest przystosowany tak naprawdę do polowania z paleolitu i do pokonywania takich odległości nawet 50 km dziennie po to, żeby złowić jakąś zwierzynę i żeby te orzechy czy jakieś zielsko przegryźć czy jakimś mięsem czasami, tak? Mm. Więc okazuje się, że naprawdę triatlon no, jest taką dyscypliną, która tutaj najbardziej angażuje i najbardziej jest trudna, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, tak? To jest dyscyplina, która najbardziej jest wymagająca. Charakter taki, tak? Trzeba właśnie mieć hard ducha. Właśnie ja bym chciała się teraz zapytać, no bo no i nie da się ukryć, że jesteś kobietą. I wydaje się, że taka, że no, to jest praca w sumie już twoja, można nazwać to twoją pracą, to jest twoja praca zawodowa. Też. Że tak, no tak, a ja to jakby do Marysi piję, no bo jakby kobiety raczej nie sięgają po tak ciężkie fizycznie prace, a ty jednak sięgnęłaś, więc co, aż tak to lubisz, aż tak to kochasz, tak się
się wciągnęłaś? To tak jest, że to jest po prostu coś, co kocham i jakoś tego nie odczuwam, tak? Jako strasznie ciężką fizycznie pracę. Tylko robię to, co lubię. Do tego właśnie te wszystkie wyjazdy, podróże, zwiedzanie świata, poznawanie ciągle nowych ludzi, którzy robią to samo, tak? Mm-hmm. Także jakoś tak kobiety, myślę, w triathlonie nie odczuwają tego jako tak szczególnie ciężką pracę fizycznie, tak? Ponad swoje siły. Aha, okej. Okay. Czyli nie tylko ten sam sport, ale również wszystko to, co jest dookoła tego sportu, czyli to podróżowanie, poznawanie innych krajów, które są pewnie ciekawe i kulturowo, i pewnie no, geograficznie są pewnie też bardzo, bardzo ciekawe i zróżnicowane. Poznawanie nowych ludzi. No, to okej. Okay. No, akurat to jest jeszcze... życia, tak? Sposób na życie. To jest sposób na życie. Tym bardziej, że triathlon jest na przykład popularny w Australii, tak? Więc często tam jeździmy, a to chyba... To my się tam przeprowadzamy. No właśnie, to jest takie marzenie, szczególnie dla ludzi w Polsce, tam jak pojechać, tam mieszkać. Dobra, no przestaniesz. Także no... To chyba to jest więcej pozytywów na pewno niż negatywów i... Czy nie czujesz, że to cię obciąża w jakikolwiek sposób w tej chwili? Że już ci zaczyna być ciężko, że już... Powoli nie, jeszcze z mieszkania nie zobaczmy, jak wygląda. Ja co nie, ale chyba mam prawo zadać takie pytanie. Nie, trening sam nie, bardziej może. Ja wiesz, słuchajcie, ja bym wam powiedział, ile ma lat, ale napiszemy najwyżej, bo Marysia się teraz obrazi, jak powiem, ile ma lat, a naprawdę. Ale nie jest ciebie, więc spokojnie. No, także słuchajcie, a zobaczcie, jak wygląda. Teraz, a słuchaj, powiedz mi dobra, a zwrać mi jedną rzecz, tak? Z pływania, z roweru, z biegu, to w czym ty się nauczysz najlepiej? Tak? Jak czujesz, to twój konik, że jak zaczynasz, to jest. Czekajcie, bo Aniek nas opuszcza. Możesz pomachać w Aniek? Pozdrobić ją. Cześć, Aniek. Leć do pracy, moja droga. Odsłuchaj sobie później. Ale koniecznie musisz zobaczyć rower. Koniecznie musisz zobaczyć rower później. Na koniec, także wiesz. Odtwórz sobie materiał. No do trenowania to rower. Rower jest chyba najfajniejszy, no to, tak? No rower. Ja też tak uważam, że rower. Czyli zaszczepił, Marcin ci zaszczepił, że rower to jednak jest to, co? Tak. I to środowisko kolarskie, nawet w treningi tu na rondzie babka, ja to bardzo lubię, także... Że rower, no dobra, że mamy rower. No to właśnie, to jeżeli już jesteśmy na rowerze, to Karol pyta, oprócz tego, że bardzo chcę zobaczyć twój rower, ale to jeszcze chwila, a co nasza mistrzyni pije podczas jazdy rowerem, no i czy no mów, coś to, co jada? No to jest dystans olimpijski. Tak, właśnie to jest mój problem, bo przecież mam z dystansu olimpijskiego, gdzie ten wyścig dwugodzinny można sobie czasem pozwolić, żeby nie zjeść i to jest mój teraz tutaj problem. Teraz startowałam w Chinach, zjadłam za mało i było ciężko ukończyć, zaczęły mnie łapać skurcze. Żale więc... poszły czy nie, tak jak zawsze się mówiliśmy? No poszły dwa, bo w ogóle miałam defekt roweru. A. Po pierwszej rundzie musiałam zmieniać koło, to mi wszystko to zajęło sporo czasu. Zdestabilizowało ci poziom energetyczny. No i przede wszystkim straciłam 5 minut, później starałam się to dogonić, więc już po prostu jechałam, zapomniałam o piciu, zapomniałam o jedzeniu, no i zapłaciłam. Bo słuchawki nie można być, nie? Zdenerwowało cię. Nie można na połówce, nie można nic mieć w ogóle, nie? I gdybyś wtedy Wisła pi, nic nie możesz tam już zrobić. Tylko możesz później wziąć i tak. Na kolano, jak nie wyjdzie, jak coś nie słucha się po prostu. Powiedz, jak ty sobie z nią dajesz radę, bo ja powiem ci szczerze, że naprawdę wtedy z tą dietą dużo energii naprawdę Marysia pochłania. I jak ty jako menadżer, partner, mąż, jak ty dajesz sobie radę, no, z Marysią? Z nim jako trener. Tak, jako trener. Nie daję sobie radę. No, widzicie, z kobietami wcale nie jest łatwo i powiem wam szczerze, że tutaj brawa dla Marcina, nie to, żebyśmy coś nie wierzyli w ciebie czy w twoje treningi, natomiast trenować, być trenerem i menadżerem swojej własnej partnerki, to niewątpliwie jest wielkie wyzwanie. No bo czy można ich chociaż przez chwilę na pewno dobrze dogodzić? Ja mam wielkie wątpliwości, czy taka chwila może w ogóle istnieć. Generalnie wracając do jedzenia i picia, to nie jest tak, że na olimpijskim się nie powinno jeść i pić. To się powinno jeść. Oczywiście. Pół godziny. To, co teraz powiedziała Maria, to są jakieś herezje, także nie słuchajcie tego. Generalnie powinno się pić izotoniki. I powinno się tak samo zjeść. To jest tak samo dwugodzinny wysiłek. Trzeba jeść. I to jest to, o co zawsze toczę walki. Teraz słyszeliście, że dwa żelki, no to dwa żelki to można sobie na olimpijskim zjeść, tak? A na takim połówce to trzeba zjeść pięć żelków albo i więcej. Nieraz w zależności jaka jest pogoda, jakieś zimno, to więcej. Przed
tak. Tłumaczeniem roweru, przebieganiem. Dobra, czyli słuchajcie, widzicie, jak jest frustrowany, do tej pory to przeżywa. Do tej pory przeżywa. A czyli tak bardzo łopatologicznie, tak już bez jakichś tam emocji. Czyli jak powinno wyglądać takie odżywianie prawidłowe podczas jazdy na rowerze? Pijemy? No, poczekaj, bo są zupełnie na dystansie. Powiedz, jak powinno wyglądać na połówce. Powiedz wszystkim jak na połówce, bo zaczęliśmy od połówki. Mm-hmm. Powiedz o połówce. Znaczy, no wiadomo, każda osoba inna potrzebuje, bo tak. W zależności od też wagi, ale moim zdaniem jedzenie, żelki, batony, zależy kto co przyswaja, do czego jest przyzwyczajony, to powinien też przyzwyczaić się na treningach do tego, bo nie można nic nie jeść i nagle zacząć coś na zawodach, czyli... Bo żołądek odmówi posłuszeństwa. Oczywiście. To jest, ja mówię, co 15, co 20 minut trzeba dawać temu organizmowi jakąś dodatkowy zastrzyk energii poprzez właśnie batony albo żele. I przez cały czas powinno się to kontynuować. Wiadomo, trudno jest podczas biegu, ale też widziałem... Tylko to też są małe łyki, jeśli chodzi małe, o picie. Tak. Nie są duże łyki. To są małe. Batony na początku na pewno, po wodzie, przed wyjściem z wody i wsiąściem na rower, a już później wykończamy wszystko żelkami. A powiedz mi, bo osób nie pyta na przykład, tylko powiem jedną rzecz, że jedni wolą, wiesz, żelki gęste na przykład, tak, a inni rzadkie żelki. Jak wy preferujecie, jak ty, Marysia, preferujesz? No na pewno rzadkie. Bo jest, nie trzeba popijać tak, nie? Ja później mam problem, że mi to po prostu tutaj później zalega i utrudnia jakby oddychanie, tak? Bo to gdzieś w pewnym momencie ten oddech jest bardzo taki gwałtowny i głęboki i po prostu ta taka zbyt gęsta ślina utrudnia. Słuchajcie, tutaj mam pytanie, jeśli chodzi o zimną wodę. Nie, czyli... Karol mówi, że preferuje zimną, zwykłą zimną wodę i suszone owoce. No to o tym trzeba. Mówiliście... No właśnie. No, proszę. Proszę. Okej. Okay. Tak? Mła? Tak. Dobrze. Więc tak, jesteśmy jak... Jest, nie, ja tak naturalnie jestem. Ja nie potrzebuję już kawy, po prostu mam naturalną, pozytywną energię. Słuchajcie, zimna woda oczywiście, najlepiej średnio zmineralizowana, żeby była bez gazu. Można dodać trochę cytryny, odrobinę miodu. Może być też na przykład sok, znaczy woda kokosowa, tylko do tej wody kokosowej chociaż dodać trochę cytryny, bo ona normalnie jest nie do wypicia. Oczywiście, że suszone owoce, często daktyle wśród triatlonistów są bardzo popularne. Tobie daktyle chyba średnio szły, czy nie, ja lubię. Ten, już się polubi, będę była z daktylami. Super. Okej, okay, no to fajnie. Tylko to też jest, żelki są głównie pewnie dlatego, że są po prostu łatwe, tak? No tak. Ten żelek można sobie przykleić do ramy. No ciężko wziąć ze sobą na wyścig suszone owoce, bo... No, czy banany na przykład, które ważą. No, wyobraźcie sobie, że ktoś się obładowuje takimi koltami z tyłu na plecach. I ma cztery, no tak, kolarze tak, ale na treningach. A teraz tak, no, jadą na czas i raptem on ma kilogram bananów. Jak normalnie skrobią ramę, tak? No czy no, tutaj w triathlonie rower może ważyć jak najmniej chyba, nie? Tak, tutaj, no dobrze, bo WCI jest chyba 6,8 czy 6,7, nie pamiętam. A czy w olimpijskim są przepisy WCI, jeżeli chodzi o rower? W olimpijce, ale już na połówce nie. Na połówce nie. Czyli można skrobać ten jak najlżejszy, jak najszybszy, czyli każdy element fajnie jak jest wycieniowany. Przy takiej lekkiej, kurczę, zawodniczce, tak chudziutkiej, zgrabniutkiej, to maszyna może ważyć jak najmniej, bo jeżeli trener jest trochę, znaczy teren jest trochę górzysty gdzieś tam, gdzie jadą, tak. No to pod górę. No ciężko tak. Jest dobra, jeszcze do... czasowe ten... rowery są cięższe, to. Czyli jeszcze go dociążać jakimiś tam niepotrzebnymi rzeczami. No to dobra, nie, powiedzcie, jakie plany. Marcin, jakie plany masz teraz na Marysi? Na ten rok no, Maria przechodzi na połówki. Czyli na dłuższy dystans. Tak, na dłuższy dystans. Powiedz, ile jest połówka? To jest pływania. 1900 metrów pływania. 90 roweru i 21, czyli pół maraton biegu. I pół maraton. Czas mniej więcej, najlepsze czasy na świecie? No, kobiety od 4 do 4,20. No, to zależy 4, od terenu. 4,20, słuchajcie, pff, crazy. Tak, to wszystko zależy też. I teraz jakie starty, gdzie idziecie? No tutaj jeszcze się wahamy, to wszystko wiadomo zależy od pieniędzy. Zależy od pieniędzy, od sponsorów. Także jeżeli tam wy, sponsorzy, jesteście, jak ktoś ogląda, no to naprawdę, w kogo jak w kogo, ale w Marysię, naprawdę warto jeszcze zainwestować, bo ona jest jeszcze w pełni formy, ma dobrego menadżera i naprawdę pachnie mi to jeszcze, że jakieś jedne drobne mistrzostwo świata mogłaby zrobić. Znaczy no właśnie plan jest taki, że chcemy, żeby wystartowała w tym roku mistrzostwa świata w połówce, w Ironmanie. Będzie startowała też mistrzostwa świata w Challenge'u, bo są to dwie federacje różne. Mhm. W połówce w Stanach. Chattanooga. Tak,
ma nazwa trudna. W Stanach? Tak. Chattanooga? Nie pytaj mnie, gdzie to jest. Taka nazwa, jak gdzieś na jakiś płaskowyżu, wiesz, słuchaj, jakaś pustynią mi to pachnie, jakimiś, wiesz, Indianami jeszcze z zaszłości. Plemiennymi ludami. No dobra. Także w tym roku, tak zapoznawcze, no trzeba przyzwyczaić się do troszeczkę innej dyscypliny, bo jednak to jest inna dyscyplina niż olimpijski, także trzeba się tego nauczyć. Nie dość, że trenować, ale i startować, bo też są właśnie troszeczkę inna specyfika zawodu. No i być może w przyszłym roku powalczyć o coś więcej, postarać się już walczyć z tymi najlepszymi na świecie. Takie są plany. No a poza tym w Polsce tutaj kilka takich startów, tych najważniejszych polskich. Co, Gdynia? Czyli tutaj Warszawa, Gdynia, może Poznań. To w Gdyni to pojedziemy, będziemy się dopingować. Mistrzostwa Polski też, tylko że nasz związek zrobił Mistrzostwo Polski w trakcie Poznania, także tam trochę się zazębiły. Tak, w trakcie Mistrzostw Europy, także tutaj związek nie pomaga, jeżeli chodzi o zawodnikom. W drogi związku, pomagaj zawodnikom, kurczę, dlaczego masz takie perełki, oni wiecznie będą startować, pomagaj, zrób to dla nich, bo przecież po to jesteś, tak, drogi związku, prosimy Cię, drogi związku, jeżeli tam jesteś, jeżeli ktoś ze związku, drogi związku. Ale dajemy sobie radę i myślę, że ten rok jakoś uda nam się przygotować dobrze. Do kawka proszę, słuchajcie po łyczku tu, bo to jest coffee break, więc na coffee breaku, tak, na coffee, usypiacie, z moim gadaniem, ja tu się próbuję, tak ten, bo oni usypiają, słuchajcie. Kolejna sesja, to seria pytań, jak wygląda rozgrzewka i co robić na dystansie, pod dłuższym dystansie. Sterzy, co robisz? Rozgrzewka. No ogólnie to te starty na długim dystansie są bardzo wcześnie rano, są o 7. Otwierają bot, gdzie trzeba jeszcze przyjść, przygotować rower, napompować, więc tego czasu na rozgrzewkę jest tak naprawdę mało. I też już jesteśmy jakby na terenie tych zawodów, gdzie są te boksy, rower koło roweru, że nie ma za bardzo gdzie tej rozgrzewki zrobić. Do wody często nie chcą w ogóle wpuszczać organizatorzy, żeby nie robić sobie problemów. Czyli no gdzieś... Ja jakiś trucht, mamy takie te gumy, które używamy do rozgrzewki przed pływaniem. I nie masz tylko... tak, że po tym pierwszym uderzeniu później gdzieś tam się trochę... No jest taki problem. No. Teraz na przykład w Chinach w ogóle woda miała tylko 15 stopni, więc... To widocznie czujesz się jak ryba w tej 15-stopniowej wodzie, skoro tam wygrałaś. Pierwsza nie, wody, to nie? Teraz w Chinach, kiedy miałam ten defekt roweru. To jest dziwne. Tam, gdzie wygrałam, to była też zimna woda, ale na takiej granicy, że płynęliśmy bez pianki, więc pewnie odczucia dla organizmu podobne, bo ona miała 20,2, już nas puścili bez pianki, bo poniżej 20 dopiero można. Wolisz pianę czy bez monet? W piance. Troszkę wyżej jesteś, troszeczkę pianka, troszeczkę tak. Cię ten, ja automatycznie to wypełnię. Ja nie byłam pływaczką, więc też tam... A warto pewnie, żeby mieć dobrą piankę, bo jest kilka firm, ja się nie znam na tych piankach. Jest jakaś firma, która jest top, która najlepiej trzyma przy powierzchni, są jakieś przepisy związane z tym, żeby za bardzo się nie wynurzyć na górę. To jest indywidualne, prawda? Każdy zawodnik. Ale arena jest najlepsza. Sędzia sprawdza na przykład, czy nie masz gdzieś pod pianką na przykład baloników z powietrza. A nie sprawdzają. No świetny doping, teraz wymyśliłem, słuchajcie. Powietrza trochę i słuchajcie, automatycznie wyżej ciało, mniejszy opór powietrza i motorówka normalnie. Wymyśliłeś, to tam z powietrzem sobie pływacy radzili. Nerdowskie pływaczki też tu sobie wkładali te wszędzie. Ale my staramy się być zawsze fair. Staram się być tacy par excellence elegancy, a ja tylko nie właśnie tutaj też. Okej. No nie, ale na pewno wolę w piance, bo no, pomaga właśnie tym zawodnikom, którzy nie byli nigdy pływakami. Też troszeczkę inna budowa, tak. Pływacy jednak mają troszeczkę więcej tłuszczu, który bardziej to pomaga. Nie, ja wolę takich pływaków jak ty. Poczekaj, tak, bo nie odpowiadamy na pytanie. No i dobrze, czyli nie za dużo miejsca, nie za dużo szansy, żeby się rozgrzać. No ale co w takim razie robisz po długim dystansie, po już? Znaczy, wracając jeszcze do tej rozgrzewki, no to jest ważne, żeby skończyć tą rozgrzewkę, jakiś bieg na przykład. Nieraz można na rowerze pojeździć, to też są takie możliwości, że ma się tam trenaże czy jakieś rolki, ale żeby tą rozgrzewkę skończyć 15 minut przed startem, tak, żeby dać temu organizmowi przygotować. A na co dzień ruszacie w spokojnym tempie i stopniowo wchodzicie w obroty, jak na co dzień, tak treningowo jak to wygląda, bo ja myślę, że też treningowo to się da. Tak, no ten organizm zawsze się musi rozgrzać do jakiegoś zadania. No, na biegu na przykład no, to jest minimum 20 dobra. Minut. 20 minut. Dobra, 20 minut. 20 minut minimum. Słuchajcie, 20 minut minimum rozgrzewki. Minimum 20 minut. Ściąganie lekkie, bo nic mocnego nie ma.
Dobra, a teraz tak, jest akurat dobry czas, macie sponsory, wszystko jest super. Zwykły stretching, odnowa biologiczna, masaż. Jak to wygląda? Pieniądze nie pozwalają, żeby mieć swojego masażystę, także... Prywatnego, który by z wami jeździł. No idealnie, ale co, rozciąga, pomagać się rozciągać? No pomaga, tak, w swoim zakresie sobie... W swoim zakresie. Jak zawsze, mógłby się rozciągać po treningu? No, im dłużej, tym lepiej, tak? No zawsze to jest gdzieś tam taki wybór, tak? Czy dłużej sobie odpocząć przed kolejnym treningiem, czy i zostawić to rozciąganie na wieczór, no tutaj trzeba jakoś tak czyli dopasować, co dwa jeszcze krótkie dalej. Rozciąganie, a dłuższe rozciąganie już po całym dniu, czyli po całym dniu już rozciągacie się, nawet zwróćcie uwagę, 10-15 dni, no to tak minimum, żeby ten... Żeby to doszło. Na wałkach się rozciągacie na przykład, robicie rolowanie, rozciągacie? Jeszcze nie. Wiecie co? Nie robimy. Tak, robimy, tylko że ja preferuję jednak troszkę inne metody. Ale nie będę z tobą dyskutował, mnie zagadać. Nie, ale wszystko nie. Właśnie to jest ciekawe. Znaczy, ja uważam, że trzeba się normalnie rozciągać i rozciągać się też i później. Rolkowanie oczywiście tak. No, ale że to pomagają urazy i pogarszają regenerację w przypadku triathlonu. Ja na przykład uważam, no bo zobaczcie, są zasady podczas masażu, prawda? Że wzdłuż dróg limfatycznych do serca. Tak. Dlaczego się nie masuje w drugą stronę? No. Nikt nie masuje. A rolki co robią? Jak kościół się kładzie na rolkach, to co? I w jedną, i w drugą męczy ten mięsień. To mi się to tak do końca nie... Nie czujesz tego. Nie czuję tego, tak? Wiadomo, że są ćwiczenia, które można było zrobić, ale nie wszystko. Wszystko to nie zastępuje to masażu. Nie, no ja się tym całkowicie zgodzę, bo ja wam powiem, że tak no, wszystko co innego jest, bo tak inaczej taki stretching też może wyglądać pewnie przed takim okresem, kiedy masz okres taki postartowy, zaczyna się robić i możesz sobie pozwolić na różnego typu bardziej inwazyjne masaże. A co innego też jak masz start czy drugi trening. Wiesz, no, jak ja mam dobrego masażystę, Artur zawsze z innym, który mnie już na przykład masował, słuchaj, zrobił mi kiedyś nogi. I masaż wcale nie był mocny, ale właśnie tak przecionami od do serca, wiesz, delikatnie wszystko. No nie może być mocny. Tak. Nie mogą pękać na pewno naczynia i to nie może być tak, że później czujemy duży dyskomfort i ten ból jest, ten próg bólu jest zbyt wysoki. No wiesz, ja później miałem jakiś tam sparing taki, wiesz, bokserski i on mówi wiesz, to ja mówię, prób, będzie dobrze, będę się świetnie czuł. I faktycznie czułem nogi zwaty następnego dnia. Czyli masaż powoduje... On był dobry względem relaksujący, no, moich włókien mięśniowych i ten, ale jeżeli to był wiadomo, tam spanik, który nie miał żadnego znaczenia, ale jeśli chodzi o wynik sportowy, bo ja już nie jestem bokserem. Ale jeżeli bym był, no to byłby problem, nie mógłbym go zrobić, pewnie pod tym kątem też tak uważasz. No. Dobra, słuchajcie, wiecie co, moim zdaniem Andrzejek Janow powiedział, że też lubi jeździć na rowerze, ale nie zasługuje nawet na to, aby ci czyścić rower. Więc może przejdźcie do tego rower. Pokażmy rower. Ja was odwracę. Ja przyniosę rower. Nie da rady. Dlaczego? Musimy zbliżyć się. Tak. Idziemy zobaczyć rower. Nie stoi, dobrze jest. Jest, mam. Słuchajcie, to jest to cacko. Chodź Marysia, bo to ty bez tego roweru. Ten rower bez ciebie to nic. Więc pokaż cały rower. Ja nie wiem, czy ty dobrze pokazujesz ten cały rower. Muszę zobaczyć, czy to jest. Karol Kościelnik powiedział, że jakbyście szukali masażysty, to będzie się starał o miejsce. Słuchajcie, u was. To jest najnowszy model Treka. Który to jest model Madonny? Co to znaczy? 9.7. To jest niezłe cacko, tak naprawdę. Będziemy reklamować Trek, ale możemy go reklamować, bo nie płacą pieniędzy, bo to fajny, piękny rower. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, że ten rower jest specjalny, bo on jest konstrukcją do Olimpijki, czyli ma kierownicę normalnego baranka, ale już jest cały aerodynamiczny. Zwróćcie uwagę na hamulce, które są aerodynamiczne i które są tutaj zintegrowane razem z przednimi widełkami. Przednie widełki, zrób trochę odstęp, nie tak blisko, bo to nie będzie widać. Cały rower już pokazywał. No ale po raz trzeba pokazać. Całe widełki oczywiście są aerodynamiczne. Wszystko jest tutaj w kształtach łezki. Koła, które mają bardzo wysoki profil. Jaki to jest, Marcin? 45, 50? 50 mm grubości. Wszystko po to, żeby koło bardziej niosło. Więc wszystko jest ekstra lekkie. Ile to waży? 6, 8, 6, 7, jak przepisam do Zeni. Zobaczcie. Pięknie zintegrowane oba hamulce. Tutaj fajnie jest też, że już jest. Może na mnie na chwilę? A teraz Marysię trochę oblukałam. Okej. Słuchajcie, co jest fajne w tym wszystkim jeszcze, że jest przerzutki. To jest sramowska przerzutka jako jedna z pierwszych. Chodź tutaj pokażę z tyłu. Albo ja pokażę z drugiej strony, bo tak. To już jest sramowska przerzutka.
To jest na redzie, która jest elektroniczna i która nie ma w sobie kabli. Więc jest po prostu, wszystko jest robione na zasięg. Zobaczcie baterię. Zobaczcie, wyjmuje się baterię. Czekaj, pokaż. I to wszystko się fajnie przerzuca. Już bateria, pokażę, jak to fajnie chodzi w ogóle. Drugiej strony. Zobaczcie. A w drugą stronę. Weź jeszcze raz. Nic nie widać. Jeszcze raz. No już widać. Dobra, zrób perspektywę. Tutaj z przodu jest też taki, bo ten dźwięk jest fajny. Zrób całość jeszcze. Z przodu. Także wszystko jest, słuchajcie, jest elektroniczne, bezkablowe. Zwróćcie... No jeszcze możesz powiedzieć o koronkach, bo mam jajowate zamiast kablu. A, ty masz jajowate koronę. No słuchajcie, nie zwróciłem na to uwagi. Czyli to jest jajowata korona. To gdzie jest korona? Z tego czasu chyba robili, co? Gdzie jest korona? To jest rotora. To. Nie wiem, czy dobrze powiem, Marcin, chodź tutaj do mnie. No. Jak powiem coś, no chodźcie tutaj do mnie, czy wy jesteście tutaj, gośćmy, ja na rowerze powiadam. Z tego, co ja wiem, to jest wszystko po to, bo jak pedałujemy, to mam taki luźny ruch w pewnym momencie. I to jest wszystko po to, żeby ta kadencja była cały czas, żeby było równomierne napięcie. Są dwie wersje. Jedna wersja, no kolarze mówią, że wolą mieć ten moment takiego luzu, bo wtedy mięśnie nie odpoczywają, a inni, jak ty się czujesz na tej jajowatej parcie? Tak, bo to jest taki moment bezwładności, kiedy nie ma pracy, tak? Kiedy praca się nie przekłada tutaj na napęd. Tutaj jest nie taki wydajniejszy na pewno są te korby. Czyli bo lubisz tego rodzaju korby, które są po prostu tymi jajkami, że cały czas może na tych dystansach, ciekawe, co będzie też na dystansie, wiesz, na połówce, kiedy będzie dłuższy dystans. Znaczy no to jest właśnie zrobione po to, żeby Maria zaczęła pracować w tych połówkach, no i według wszystkich danych na razie sprawdzamy to, pomaga to, jedzie na czas bardziej, tak? Czyli można... A sprawdzałeś faktycznie, jak się wyświetliście na lepiej faktycznie? Tak. A myślisz, że przy długich dystansach też teraz... Mam takie poczucie po prostu, jak się płynąć. Dlatego to założyliśmy, bo Maria... To ma też przy tym rowerze treningowym, bo trzeba przez cały czas trenować na tym, na takich tarczach. Przy rowerze czasowym też ma taką samą. I uważamy, że to nam pomoże. Czyli znaczy kilka watów więcej. Kilka watów więcej, tak. Czyli w ogóle przy całą tą makulaturę, którą przestudiowałeś w rozmowie z kolarzami twoim, a próbowałeś ty też na tym? No jeszcze nie. Ja jestem bardziej takim. Słuchajcie, zobacz. Dobra, słuchajcie, musimy zrobić tak, bo nie słuchać za dużo. Dobrze, zobacz. Więc musimy pokazać rower. Okej, okay, pokazujmy rower cały. Tak, jeszcze o tych butach, tak? Mieliśmy mówić, czemu rzecz. Są pokaż buty z bliska. I zobaczcie, czemu one są przyczepione. Gumką. Zwykłą gumką tutaj. To są specjalne gumy, buty, które są tutaj szerokie bardzo. Wkładasz nogę i dlaczego gumka? Powiedz, Marysia. Po prostu już po tak są przyczepione te buty przed startem i po pływaniu. Tylko dobiegam do roweru, zakładam kask i... Jest ta strefa zmian, gdzie nie mogę wsiąść na rower, którą muszę przebiec rowerem. Jest dopiero później linia, po przekroczeniu której mogę na ten rower wskakiwać i dlatego są te buty, żeby nie biec w butach, bo to jest trudno biec w butach kolarskich. I po prostu, żeby było szybciej, żeby tych butów nie wkładać i nie wsiadać, to wskakuję na rower i wskakując już na rower, tutaj staram się te nogi wcelować w buty. Bose nogi, słuchajcie, nogi. Bez skarpetek. Szybko się przekręca i się już i trwa to tylko zapięcie buta, więc trwa to te 5-10 sekund szybciej niż jakbyśmy ten but gdzieś zatrzymywali się i wkładali. Piękne buciki to bodajże Bontrager, też lubimy, chociaż ja bardzo też CD, ale nie wiem czy CD dobrze robić czasówki, też robią CD? Robią. Tam, że Sworks buta były takie odpinane, ale mówisz, Marcin mi zwrócił uwagę, że jeżeli są odpinane, to znaczy, że mogą pogorszyć sztywność buta i muszę się z nim zgodzić, że coś w tym jest. Szczególnie pod górkę. Także słuchajcie, jak sobie kupicie taki sprzęt, który kosztuje, nie powiem ile, bo kosztuje kilkadziesiąt tysięcy. No ale powiedz mi, ile kosztuje taki rower? Ponad 50 tysięcy. Ponad 50 tysięcy. 50 tysięcy, dziewczyny, słyszałyście? Myślę, że 60 na pewno. To na pewno zapewniam was, że będziecie już na takim sprzęcie na pewno jeździć. 50 tysięcy. Także to jest naprawdę niezłe. Tak, Edith, Sylwia, kupcie sobie rower za 50 tysięcy, nie ma bata, będziecie na nim jeździć. Widzicie jak nic, po prostu motywacja duża. Leciutki. No i masz, jesteś... No to ja już rozumiem teraz twoją motywację. No rozumiem, no wiesz, jakbym sobie kupiła taki sprzęt, też bym jeździła. No to wiesz, kiedyś może się zakredytujmy. Tak. Także piękny rower, piękny sprzęt, nowy sprzęt. Cudo. Czy już była okazja na tym sprzęcie postartować?
Jeszcze nie, no bo to jest rower na wyścig na dystansie olimpijskim, tak? No, to jeździ w grupie, w peletonie. Nie załóż tutaj, nie zmieszkają w czy są w ogóle same nowe. Mamy zupełnie inny rower. To jaki rower? Wiesz, ten drugi? Fuji. Fuji jest taki fajny, powyginany, aerodynamiczny. Zupełnie co innego, rower czasowy, niewygodny, niemożliwy do jeżdżenia na co dzień. Słuchajcie, moi drodzy. Słuchajcie, bardzo miło nam było gościć, jeszcze raz powiem. Z nami była mistrzyni świata, zawodów Pucharów Świata. Znaczy, Andrzej pisze, że jak kupi, to też będzie mistrzyni. Nie, słuchajcie, to muszę wam powiedzieć tak. Ja coś o tym wiem. Mam dobre rowery, ale czasami jest tak głupio, bo jadę na przykład na wyścig MTB i z boku facet patrzy, o, mam S-Worksa Epica, to jest niby konstrukcja, gdzie wygrano dwie olimpiady, kilka mistrzostw świata i ten rower zobowiązuje i mówię, że na przykład pojadę sobie spokojnie, nie mogę, bo się ze mnie śmieją, ja muszę na tym rowerze naprawdę bardzo szybko jechać. Trzeba dogonić sprzęt. Trzeba dogonić sprzęt, a to nie jest łatwe. Także naprawdę sprzęt jest dodatkiem do tego, najważniejszy jest charakter zawodniczka i no... W sumie to dwóch zawodników. Były zawodnik, zawodniczką, które mają świetny razem. Właśnie, powiedz, jaki procent to jest psychika zawodnika? Znaczy, no zawsze wygrywać. Jest ważne. Odpowiednie nastawienie do zawodów, odpowiednia koncentracja, to jest bardzo ważne. Podstawa, co? Tak, to jest podstawa, no bo jeżeli podchodzi się do zawodów zdekoncentrowanym albo z brakiem wiary w siebie, no to już staje się przegranym. No tak. No jak ma się potem ja zawsze powtarzam, że na zawody trzeba stawać na każde zawody, żeby wygrać, myśleć o zwycięstwie, a nie, bo przyjechał ten, przyjechał tamten, to już nie mam szans. No to wtedy nie ma po co startować. Drugie miejsce zawsze jest przegrane. Tak? No ja coś odpowiem, tylko pierwsze. Słuchajcie, życzymy wam tylko pierwszych miejsc. Sukcesów. Więcej sponsorów wam życzymy. Tego nigdy za mało. No i tego, żebyście nadal się tak doskonale rozumieli, bo już jesteście sobą tyle lat, także żebyście jeszcze fajnie coś zrobili. No i jak już przyjdzie czas, to może później założyć rodzinę, coś tak myślicie, ale potrafią jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra. Marcin nic nie mówi. Także lajki, buziaki dla nich. Słuchajcie, fajnie, że nas zaszczycili. Znaleźli dla nas czas, żeby przyjść do nas. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Dziękujemy. Pa, także o tyle już jesteśmy, słuchajcie, mądrzejsi. Wiemy już, jak wygląda rower mistrzyni. Cześć, Karol.